Okej, to idziemy dalej. Tu pewnie będzie jedna ścieżka, tak coś czuję. Dobra, Miu poszła tędy. Idziemy jej śladem. A, tu się dalej idzie po prostu. Łomatko. Path of the Emperor. Gdzie tu jest mapa? Tu. Oj, to będzie chyba jakieś duże miejsce. Jezus, jakie tu dźwięki są. Jest jakaś mgła w ogóle. O matko. Dobra, i ona poszła tą główną ścieżką. Co jest tutaj? A, tu są jakieś itemy. To na pewno. Tam też coś się świeci chyba. Ja pierdzielę, gdzie coś mapa? Łomatko. Ja bym się chociaż trochę tu rozejrzała, bo te itemy są dość przydatne. Co to jest? Nie możemy tu pójść, więc pewnie pójdziemy kiedy indziej kimś innym. Jezus! Rupristin! Matko, się wystraszyłam, myślałam, że to w grze. Dzięki za cheer. Matko, ta mgła jest przerażająca. A, tu się idzie dalej gdzieś w dół, a tu... Właśnie, bo tu był jakiś item. O, ten super dobry film. Nie szkodzi. Nie szkodzi. O, to jest ta ścieżka z tymi... Nie wiem, jak się nazywają te takie bramy japońskie. Zawsze mi się zapomina. No, to jest takie dosyć rozpoznawalne zawsze przy świątyniach. Matko, jaka tu mgła jest. Aha. Czyli tu też nie możemy iść. Dobra, ale jeden item jakiś tam zebrałam po drodze. Zawsze coś. Jezus, to jest mgła jak w Silent Hill. Masakra. Normalnie kiedyś w życiu bym nie zagrała w taką grę. Zresztą Silenty też się bałam grać. Zawsze oglądałam. Tylko. O, Tori. Właśnie, dzięki bardzo. Wielkie dzięki. Miu Hinasaki entering the shrine. Dobra, to idziemy za nią. A tu? Tu nie wygląda, jakby była ścieżka. Co to jest tu? Coś było przed chwilą. Ej, tu jest jakaś tajemnicza ścieżka. Tajemnicza ścieżka nie wiadomo dokąd, bo nie mogę nawet sprawdzić. Jezu, te dźwięki mnie zaraz dobiją. Idę stąd. Czy ona weszła tam do tej świątyni? No, wlazła. Ach, matko. Zdaję sobie sprawę, że outfit naszej bohaterki został zaprojektowany z myślą o męskiej części graczy, ale kaleczy on mój wzrok, jak sobie pomyślę, że ktoś łazi po trudnym, dzikim terenie, jak tak ubrany. No ja wiem, ale to ja wybierałam ten strój. Przepraszam.
Ja ostatnio oglądałem twoje zmaganie z CCP nieskończoną klatką schodową. Wyewoluowałaś od tamtej pory w kwestii strachu. No, to prawda. Na początku bałam się dosłownie wszystkiego, teraz to już się przyzwyczaiłam. Za dużo po prostu grałam w horrory i za dużo widziałam, ale no. Tak, Sorko, sypały się suby przed chwilą dosyć mocno. The Shrine of Ephemeral. Nie wiem, jak to za bardzo tłumaczyć, czy to się jakoś tłumaczy. Jakaś świątynia. Mił jest w środku. Fajnie, dzięki za info. Przecież idę za nią cały czas. Tu jakiś item leży może, albo coś? Chyba nie. O wow, nawet otwarte. Mimo wszystko myślałam, że będzie zamknięte. Jezusicku. Prawdziwa z ciebie traperka, tak? Takie słowo jak efemeryczny, może efemeryczna, aha. Ulotna świątynia. Coś takiego, okej, okay, dzięki. Pominął ciekawy fragment, no. O, dzięki za wodę, Torgus, twoje zdrówko. Mój ulubiony filmik, do którego wracam, to ten z Anią i Mary Kate Ann, jak grają w The Cursed Forest i krzyczą nawet na swój własny cień z ognisk. No cóż, wiele osób lubi ten film. Kompletnie nie rozumiem dlaczego. Dobra, i ona poszła na wprost. O Boziu, no wiedziałam. O nie, znowu ta. Wolę ją trochę tak poatakować, bo potem nie idzie mi unikanie jej. Nie! O, zdążyłam. Chociaż raz. Dobra, trochę tych filmów mamy, że teraz się uda. O Jezus. No, ona teraz mnie nie atakuje w ogóle. Jezu, jeszcze te wibracje pada. Nie, nie za wcześnie. Nie! Tylko. Dobra. Poszła sobie. Ale już mi napełnia mój kwiatek. Mam wrażenie, że one są najgorsze pod tym względem. Tu są jakieś przejścia w ogóle. Tam był item. Aaaa! Nie! Nie, znowu mnie zeżre. Głupia ręka. Sanitariusz! Ja się ostatnio dowiedziałam, że kupluję się z kimś, kto miał z Anią współpracować. Poczułem, jaki ten świat jest malutki. Ojej! A z kim to ja miałam współpracować? Matko. I czemu do tego nie doszło? Nie, Aniu, trzymaj się. Proszę. Wezmę sobie może jakąś apteczkę. Nie mam ich zbyt dużo. Kurde, mam nadzieję, że coś jeszcze znajdę. Wibracje pada w rytmie serca, są najlepsze. Super. Okej, okay. I tu z tej strony już nic nie ma, ale tu coś tak jakby było. To są jakieś drzwi?
Aha, te drzwi się nie otwierają. To idziemy na drugą stronę jeszcze zobaczyć. Aha, tu jest jakiś kawałek drewna. Tędy można iść? Nie, to jest zablokowane. Huge bell hangs in the bell tower. Aha. Czyli to jest belka do dzwonu? No, faktycznie jest tu jakiś dzwon. Dobra, czyli rozumiem, że tam też nie wejdę. Okej. To idziemy do środka. Wow, jak tu ładnie! Ej, nice! I ona poszła tam. Gdzieś na prawo. Okej, ale tu na lewo są ciekawe rzeczy do zwiedzenia. Ja cię kręcę. Ale akcja. Jak to ładnie. No, zajebiście dawno temu, ale człowiek Seversi z Sevalion TV o tym mówił. Aha! Chyba kojarzę. Chyba kojarzę. To już wypełniono 5 apteczek, 25 mannequinów. Dla mnie to jest za mało, pan King. Ojej. Aha, to jest ten kamień. Mirror Stone. Dobrze, jestem ciekawa, co jest tutaj w takim razie. Tu są jakieś drzwi. To jest w ogóle jakieś zejście na dół. Łamatko. Nie wiem, czy ja powinnam tu iść w ogóle. Się okaże, że później będę tu szła, nie? Nie, bo tutaj jej nie pokazuję, więc... Na razie tutaj to... Cześć, Lunarty! Dobry wieczór! No bo tylko na chwilkę. Czy też idziesz na Eurowizję oglądać? It's an altar, but it looks like a huge box. The lid has been made into a door. Czyli jest to ołtarz, ale wygląda jak duże pudło. There's a large keyhole. Jest duża dziurka na klucz. Co może być w środku? Guess the only way to find out... Aha, czyli jeden sposób, żeby się dowiedzieć, to znaleźć klucz i no, zajrzeć. A tu? O, mogę tu wejść. Myślałam, że nie mogę. Tu jest jakiś item. To bym sobie wzięła. Dobra, czy coś tu jest jeszcze? Nie. Nigdy Mirrorstone'a nie wykorzystałem. No na razie chyba też żeśmy nie wykorzystali. Póki co, ale no nigdy nie wiadomo. Już nie pamiętam nawet do czego to było. Chyba do wskrzeszania, ale pewna nie jestem. Tu też są jakieś drzwi? Nie. Może to tak wygląda, że nie wiem w sumie. Aha, i to nie jest otwieralne, bo trzyma je jakaś mroczna siła. Dobra, rzucamy na górę w takim razie. Nie będziemy musieli się tu wrócić właśnie z tym kluczem. A co się otwiera? Nie. Okej. Ale pięknie tu wygląda z tymi latarniami. Tak dookoła. Już przeszłam na live, bo telefon, na telefon, więc jeszcze zostanę mimo Eurowizji, okej. Okay. Cieszę się, Rajana. Automatyczne odnowienie życia po fatalnym ataku. Aha, to, dobra. Nagle rajd na pokój zrobiła, ojej. Że miałam słuchawki, to nie słyszałam, no. Dobra. Łamatko. Ona tam idzie. Ona też jest ubrana chyba w coś bardzo kusego. Aha, bo tu też było zejście na dół. Ale no to się tam łączyło ze sobą.
Matko, jak on otwiera te drzwi. Creepy. Aha, i wlazła w pierwsze drzwi na prawo. No dobra, to sprawdźmy. Do której dzisiaj strumyk? No, myślę, że tak przed północą skończymy. Chyba standardowo. Znaczy, wczoraj w sumie nie było standardowo, ale wczoraj żeśmy kończyli ter 1 gold. I trochę ciężko było. Więc jakoś tak się przeciągnęło, ale poza tym to raczej staram się przed północą. I co? Ona poszła tam. No tu jest jeszcze jakieś zejście na dół. O Boże, znowu do jakiejś wody. Nie chcę tam. Dobra, idę tu. Pewnie i tak będę musiała tam... O Jezus. No. Weź aparat może. Zanim cię zje. Co teraz? Ja mam cię gonić? Nie, kurde. Musisz wstać, moja droga. Musisz wstać. Dodge. Kurde. Nie to. Weź jeszcze jedno. O, dzięki motocykle. Twoje zdrówko. Points tu nie działa. Chciałam napisać, ale przegapiłam timing apteczek. Nigdy nie jest za mało właśnie. Apteczek nigdy za mało. Kurde, na nią to powinnam jakiś chyba lepszych aparatów, znaczy filmów, korzystać. O, teraz mi się udało trafić. O, nawet dostałam osiągnięcie. Nie do końca wiem za co, ale spoko. Nie! Kurde, no. Się rzuciła. Gdzie ona jest? No, to... Kurde, bo jak ona się rzuca, to ja właśnie nie nadążam albo za wcześnie. Nie umiem tego timingu ogarnąć jakoś. Dobra, coś tam trafiłam, a tak nie... kurde. Nie to, chciałam... item. Znowu mnie poharatała. O, tryskanie cytrynką. Dziękuję bardzo. Już włączam. Jakby mógł ktoś zerknąć na czas, to byłabym wdzięczna. Dobra. Nie, 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 nie chcę używać nic. A, ona akurat umarła, tak swoją drogą. Boże, znowu się mokra robi. Okej, okay, mieliśmy tu zajrzeć, w końcu nie zajrzałam chyba. Dzięki bardzo. Aha, i tu są dalsze korytarze w ogóle. O, zdążyłam chyba, czy nie? Albo nie zdążyłam, nie wiem, w sumie. Dobra, i ona wlazła tam, a co jest dalej? Dokąd poszło to coś? Aha, Lily Flower is engraved on the lock. No może będziemy musieli taki klucz znaleźć. O. To jest jakiś ogródek.
w środku. Okej. Poszła cały czas prosto. W lewo i w prawo. Okej. Tu chyba nie ma żadnych przejść. Tak. Aha. Shrine Maiden in a Room. Fajnie. Przy obiektywach przydają się szczególnie ten na zwiększenie damage'u. A faktycznie. Jaki ja mam teraz? W sumie nie wiem. Zaraz. Musimy to ogarnąć. Gdzie ja te obiektywy mam? To było w kamerę. Aha. Boże, ja tu mam punkty do ten. Do rozwijania przecież mojej kamery. Zapomniałam o tym. No, chciałam lensy zobaczyć. Ten. Jak mam sprawdzić? Deals more damage. No to ten zadaje więcej damage'u. To ten drugi musiałabym ustawić. Dobra, a... No my tu możemy sobie rozwinąć coś. Sensor, loader... Dobra, bym chciała zwiększyć damage najlepiej. Attack distance, loading speed... Increasing damage. Dobra, zwiększmy sobie damage. Tak za dwa razy. Będzie spoko. Ten loading speed bym wzięła. A to co jest? Increasing spirit power absorbed. Nie jestem do końca pewna, co to jest, ale... Dobra, na razie może to zostawimy w ten sposób. No, teraz już powinno być trochę lepiej. A tu ustawimy ten damage. Trzeba zapamiętać kolor. No, dzięki. Charger polecam, bo im większy damage, tym wolniej się ładuje. Okej. Okay. Spirit Power to amunicja do korzystania z lensów. O matko. Obiektyw większego kalibru, tak? Dobra, zupełnie zapomniałam o tym, że mam rozwijanie tej kamery. Także dzięki, że przypominacie. Dobra, wchodzimy. Okej, poszła tam. A tu też są jakieś drzwi. Tu się wchodzi. O, nawet się wchodzi. A tam jest więcej drzwi, super. O, ale jest jakiś item. Świetnie. Item i przy okazji ktoś, kto chce mnie zamordować. Ktoś, kto lewituje. Wcale mi się to nie podoba. Ani trochę. Fajnie się bawisz, rozumiem. Tak swoją drogą cycki jej poskakują trochę. Dobra, weź kobito. Szczylaj tymi zdjęciami, ile wlezie. To ona tak bulgocze. Gdzie ona jest? Jeszcze tam gdzieś żyje, chyba. Albo nie. Chyba umarła. Trzeba zainwestować w jakiś dobry zoom. Broń z lunetą zawsze jest OP, tak? Cześć, Eru! Hejka! O, dzięki, Timko, za bardzo. Już zaraz to ogarniam. Dzięki za cytrynkę.
Lensy są pod innym przyciskiem niż zwykłe zdjęcie, no. Tak. Dobra. Aha, bo tu jest film i jakaś notatka. Writings on glancing. There is an old text top the writing desk. Jakiś stary tekst. Can make out the word glance. Shrine maiden's glance allows her to see the hearts of those returning to the water. Łomatko. To ta kapłanka ma jakąś moc, dzięki której jest w stanie zajrzeć w serca tych, którzy wracają do wody? Chyba? Cześć Teło, hejka! Cześć Krzysztof! Kamera to już jest w sumie taka snajperka, ale o zasięgu miecza. No, trochę tak. The maidens take their pain, their sins, czyli kapłanki zabierają ich ból, ich grzechy i ich sekrety. Co sprawia, że mogą jakby no, spokojnie przejść, nie? Maidens whose hearts are full are made into pillars. Kapłanki, których serca są wypełnione, zamieniają się w, nie wiem, w filary? Pilary? Nie wiem. Those secrets taken on by the... Those secrets, Boże. Taken on by the shrine maidens are sealed in the reliquaries with them that they might never find their way back outside. Czyli te sekrety, które zbierają kapłanki, są zapieczętowane chyba w relikwiach razem z nimi, tak że nigdy jakby nie wychodzą poza... Jakby nigdy z niej nie wyjdą, nie? Zostaną tam zapieczętowane. Dobrze, Rajana. Dzięki bardzo, że wpadłaś. Miłego oglądania Eurowizji, jeśli będziesz oglądać i w ogóle dobrej nocki. Też życzę. Relikwiarze. A, okej. Okay, dzięki, Otaru. Nawet ja nie widziałam tego słowa i musiałam wygooglować. O, no proszę. Ja bym chciała jeszcze zabrać ten film. A! Jezus! Zawsze mnie wystraszy ta ręka, no. Ja jej nigdy nie widzę. O matko. Nie, kolejna. Ty jesteś. Nie! Boże, co to jest za boss? Ratunku. Ej, ona jest zakrwawiona, ona jest w ogóle jakaś inna. O matko, co tu się dzieje? Jest jakaś... jakaś nie ten tego. Nie, ona mnie zabije. Zaraz. O matko. Nie ten tego. Wiedziałam, że coś będzie. Jezus, jego na mnie zakrwawiła w ogóle. Nie. Ona upada? Czy ja mam ją dobijać jakoś? Nie wiem, czy ona umiera, czy już nie umiera. Jezus, co to było w ogóle? Jakby jakiś nowy rodzaj przeciwnika. Czy ja mogę zabrać ten film w końcu? Przyda mi się. Matko, gdzie jestem pod względem filmów? Teraz tych mam więcej niż tych. Może tych trochę poużywam. Aha, tu jest check w ogóle. Jeszcze. Ale nie wiem. Aha, pale blue light from the outside shines through the lattice window. Nic ciekawego. Za bardzo.
Czekajcie, bo ja... Aha. Teraz nie wiem, gdzie ja wyszłam w ogóle. Aha, bo oni mi kazali iść tamtędy w ogóle. A czemu ja weszłam tędy? There is a space resembling a courtyard within the building. I can see a hallway encircling the courtyard running along the walls. I tam jest ścieżka jakaś. Albo jakaś przerwa, nie wiem. Pokażesz, jak działa Mirror Stone. Ale w sensie to musiałabym chyba stracić całe życie? Ja nie wiem w sumie. Czy to się automatycznie użyje, czy ja mam tego sama użyć? Stawy walki wręcz. Jeśli ktoś cię leje, ale nie posiada broni, od sąsiadnik. No niby tak, aczkolwiek tutaj najlepiej być blisko w sumie tych duchów. Tu jest jakieś dziwne przejście. Ale pewnie jest zamknięte. Now unlocked. Aha. Czyli co, to się połączy... Tak, to się połączyło z tym głównym. Dobra. Czyli to jest taki skrót. Dobra, to tu nie będziemy szli. Się cofniemy. Cofniemy... Nie. Aaaa! Jezus Maria! Cię wystraszyłam. Matko jedyna. Wcześniej jej nie było. Gosh. Nie! Się wolniej ładuje ten film. Kurde. Automatycznie, a okej. Okay. Ach ci kamperzy. Dobra, to teraz nie będę brała apteczki. Może mnie zażre. O, właśnie, tak a propos. Tylko jak nie zeżre i się będzie wczytywać gra, to nie będzie fajnie. Ten film się wolniej ładuje. To jest problem trochę. Aha, i tak umarła. To jednak wam nie pokażę. O, matko! Ale jak ona w ogóle utyka! Patrzcie, nie mogę nic zrobić. Jest umierająca. Dobra, to muszę wziąć apteczkę, przykro mi. Sacred Water sobie wezmę. Dobra. Czy ja mogę się wrócić wreszcie legalnie? Okej. Okay.